stop życie jak pryzmat filmu, star stylu jak też bym był tu. Kolejna wygrana osiągnięta bez wysiłku, następne zwycięstwo zagówniarza na podwórku. I nie jedna przegrana ujebana bez pomysłu, przeciwko królestwu ty i ja i wielu nas. I każda dzielnica pełna życia cały czas, nie jeden wcześniej zgasł, wybierając system walk. Na każdego jest hak i nabija się brat, momenty za krat układają realnat. Tu wszystkim cały czas recydywy oka blast. Daje nic, to nie jest żart, musisz wiedzieć, jesteś sam. Odbijając się od klas, dajesz radę, znowu start. Gdy życie doświadcza, owenem nie jest trudno, powiedział to Popek, który zaliczył już pudło. Wiadomo, o co chodzi i domyśleć się nie trudno. Z życiowymi problemami nie jeden nie może usnąć. Źle, gdy za dużo, niedobrze, gdy też pusto. Co pomyśli dziecko, gdy ojciec dusi poduszką? Co pomyśli ziomek, gdy koledzy w chuj go puszczą? I co ja mogę zrobić, ominąć to drogą krótszą? Tak to wygląda z każdej innej strony, każdy inny ziomek przez następnego zwodzony. Dlaczego świat musi być taki popierdolony? Wychodząc z reguły od innych to standardowy, będąc sobą na świat mam sposoby. Wkurwia mnie tylko, że często potrzebne kody. Świat nie zawody, nawet gdy planowy, to ludzie jak roboty wymyślają kłopoty. Bez najmniejszej ochoty, bez mniejszy trud roboty, odbijając się od dna własnej debilnej prostoty, udawając swoich za plecami stoją ploty. Nie jestem typem idioty, bo ja wiem wszystko o tym. Jak się budzę, widzę te same obrazy. By poprawić wizerunek, tak ciągle zmieniam podkłady. Liczę wszystkie wady i już nie stojąc za tym, wiedząc co jest lepsze, spisuję cię na straty. Nie jesteśmy tacy sami, tego nie rozumiesz. Od rana do wieczora zanurzono głową w chmurze. To co możesz zrobić ciągle przekładasz na później. Osobiście pozdrawiam tą, do której wpadłeś studnie. To nasze południe, walka jest młodości skutkiem. Oby nigdy bez podstawy, wtedy parecje są krótkie. W tych czarnych kapturach nie godzących się do usty. Jedno zwykłe zdanie z czasu nie eliminuje. Do następnej chwili tą wypowiedź dostosuję. Kto wysyła do mnie prawdę, zawsze go szanuję. Ale czym szacunek, kiedy dookoła burzę? Prawda polega na szacunku, a szacunek na kulturze.